Dzień dobry, cześć. Andrzej z tej strony, jesteśmy w Świdwinie. Dzisiaj chciałbym przedstawić pierwszy materiał na temat topoli wielkolistnej, bardzo rzadkiej u nas odmiany, Populus lasiocarpa. Mam ją na dwóch stanowiskach. Pokażę, jak to wygląda, bez żadnego retuszu. Tu jest koło drogi, na stanowisku bardzo słonecznym. Tu mamy za nią sobie płynie mini rzeczka, rów i są dwie sztuki. Jest jedna, ona w tym momencie ma gdzieś około metra i druga, która się podzieliła mocno na trzy pnie. Tu mamy jeden pień, drugi pień i trzeci nam ładnie idzie tutaj. I to jest egzemplarz na stanowisku słonecznym. Przyrosty około pół metra już w tym roku. Do gruntu wysadzona w tamtym roku z doniczki. I przejdziemy do stanowiska zacienionego. I tu jesteśmy na stanowisku zacienionym. To jest jeden egzemplarz, też rośnie na wiele pni, rozgałęził się od dołu, przyrost z tamtego roku, 60 cm przyrostu z tego roku, ten pień rozgałęził się na 3, przyrost 60 cm, największy, potężny liść. To jest moja dłoń, więc ma naprawdę piękne, potężne liście. Jest na swój sposób ta topola wyjątkowa. I tu jest drugi egzemplarz. W miejscu zacienionym. Również rozgałęział w tamtym roku, poszedł na dwa pnie. Każdy z tych dwóch pni w tym roku, ten na dwa, ten na cztery, więc ogólnie chce się krzewić ta topola. No i co mogę o niej powiedzieć? Na stanowisku, w którym jest cień od olszy, jest troszeczkę bardziej chłodno, nie ma palącego słońca, ta topola rośnie szybciej. Przyrosty są większe, ona ogólnie jest większa. Liście są podobne na dwóch stanowiskach. Topola ma 2 lata. W tym roku to jest jej pełny rok w gruncie. W tamtym roku była tutaj posadzona. A 2 lata temu była kupiona już jako roczna albo dwuletnia. 4 sztuki z renomowanej szkółki. Bardzo, z moich obserwacji, bardzo słabo sobie radziła. Nawet 5 sztuk kupiłem w doniczce. Trzymana w cieniu, żeby była wilgoć. W pierwszym roku 1 sztuka mi w doniczce padła, pomimo że ją podlewałem. I 4 w stanie bardzo słabym przezimowały i w tamtym roku na wiosnę wsadziłem je. Być może w miejsca, z których nie do końca jestem zadowolony, ale wsadziłem je i teraz dopiero widać, że ona zaczyna po roku, ten rok się korzeniła i w tym roku zaczyna rosnąć i wreszcie ma naprawdę duże, to jest, zobaczcie, odtąd to jest przyrost z tego roku, to jest 60 cm, liście duże, mamy 20 lipca i tam jest gleba gorsza, w miejscu słonecznym bardziej piaszczysta, tu jest gleba czarnoziem pomieszany z piaskiem, trochę bardziej wilgotno i chłodno. W obu miejscach sobie radzi. Myślę, że już jest potężnie zakorzeniona, bo zaczęła bardzo intensywnie rosnąć. Na jednym i drugim stanowisku liście są duże, po 20-22 cm. Co jeszcze zauważyłem? Bezproblemowe zimowanie, żadnych przemarzniętych stożków. I kolejna rzecz.
bardzo w maju i pod koniec czerwca, do końca czerwca miałem duży problem, nawet musiałem sypać niestety preparat na ślimaki, zwłaszcza na tamtym stanowisku, drugim, gdyż całą tą topolę zjadały mi ślimaki. Jest bardzo smaczna, podobnie jak drzewo warzywne i całą ją, o jeszcze tutaj mamy świeży przyrost zjedzony, jedzą ją ślimaki. Nie przyłapałem ani tego bez skorupki pomrowa, ani żadnego innego. Cały czas ściągam takie małe ślimaki w skorupce, nie wiem czy to jest przypadek. Drzewo jest mi totalnie obce, nie chcę tutaj powiedzieć więcej niż wiem. Natomiast jest silne, wielopniowe, tak podsumowując po tych 2 latach posiadania i roku w gruncie, silne, wielopniowe, duży liść, nie ma problemu z przymrozkami i jest bardzo lubiane przez ślimaki na początku sezonu, bo te przyrosty to są z tego miesiąca, ale na początku sezonu tu było takie wszędzie sito, że ja się po prostu bałem, że nie utrzymam tych drzew. Bałem się, że ich nie utrzymam. Sypaliśmy naturalną na bazie miedzi trutkę na ślimaki dookoła w dużych ilościach i po prostu w jakiś sposób udało się te drzewa uratować i na ten moment mają na tyle duży przyrost, że już chyba sobie poradzą i myślę, że w następnym roku ukorzenią się już do takiego poziomu, że za 2 lata będziemy mogli zrobić aktualizację i drzewa pokażą prawdziwy swój potencjał. Nowy liść i pół go nie ma. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jest to drzewo, które bardzo chciałem zdobyć. No, liście ma przepiękne, żadne z drzew tutaj u mnie w drzewarium nie ma takich liści. To są liście dużo większe niż każde jedno drzewo, które mam ozdobne, czy to katalpy, czy inne. Więc liczę, że to będzie coś naprawdę wyjątkowego. Dziękuję i zapraszam do kolejnych aktualizacji.